Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Hogwarts Legacy. A więc tak. Musimy zdobyć i wypróbować jadowitą tentakulę i zdobyć, wypróbować mandragorę przeciwko kilku wrogom jednocześnie. Jak nam... Kurczę, będę szukał, ale nie tam gdzie potrzeba. Mandragora 0. Tentakula 0. Bo ja to chyba gdzieś. Nasiona zdobyłem, czy nie zdobyłem w końcu? Miałem tam iść. Punkt talentów mam. Czemu go nie wydałem? Nie. Zaklęcia zobaczmy. To może być fajne. Aha. Może to? Wydaje się spoko. Gdzie to te przepisy się patrzyło? Ale nie, chyba mam to. Czekajcie. Chodźmy do tego, do pokoju życzeń. Tam sobie ogarniemy. Ja te stanowiska. Kupowałem chyba. A tu robiłem zadanie poboczne, coś pamiętam. Dawno nie nagrywałem. Ale sobie przypominam. Po co tu szedłem? Co on chodzi po murze? What? Co on robi? Mam jakieś skarby chyba gdzieś na dole. Dobra, to potem. Na niego deszcz pada. Zmokniemy trochę z nim. Trzeba ogrzać. Wiem, że wyparuje. Jednak nie. Ten idiota. Aha, tam do góry to jest. No, okej. Powinien się od razu teleportować teoretycznie, ale... Lubię chodzić po Hogwarcie. Właśnie, no rzecz tu ogarnąłem na ostatnio na transmisji, której tu nie ogarnąłem. Musiałbym to zrobić, może się teleportuję nawet. To już zrobimy to pokojem życzeń tu. A potem. Teraz wam powiem, o co chodzi. Okej. Okay. Ja sobie tak udekorowałem. Na tamtej postaci ma zupełnie inaczej to wygląda. Może wam pokażę kiedyś tu na YouTubie. To już. Nie do eliksirów. A czemu mały. A bo ja nie muszę to wyczarować, no tak.
Czekajcie. Czemu są z małą? Nie kupiłem z dużą? A tu jest, dobra. Oko. Ze średnimi? Czekajcie. Z dwiema dużymi, okej. Okay. No chyba być to. Ojej, ale to wielgachne. Ja tego nigdzie nie robiłem. Idziemy tam zobaczyć. Ja pewnie, że zrobiłem to. Jezu. Tak mi się coś kojarzyło, że ja to czarowywałem. No dobra. Ale my to posadziliśmy i wyrosło. Tak, bo ja byłem, czekałem aż to wyrośnie. A co mi to daje w sumie? Nie wiem, czy wydaje wrzask, gdy zostaje wyrwana. Siano mądrego można kupić, aha. Dobra, wrzask, nie wiem jak to na wrogów zadziała, ale okej. Okay. No, czyli trzeba by to gdzieś wypróbować w terenie, okej. Okay. Znajdźmy jakieś miejsce na to. Mapa świata. Zadanie mam jakieś? Okej. Bo ja tego nie rozwiązałem. To jest to Cambridge. No, Cambridge. Okej, okay, zrobimy dwa tepy szybkie. Jeden tu. Powiem, o co chodziło z tą zagadką w Cambridge. Dla tych, co nie wiedzą, a co oglądali mój poprzedni film, znaczy poprzedni z poprzednich. Gdzie tego nie... To rozwiązałem na tym filmie, czy nie? Nie rozwiązałem, bo... Nie ma figurki. A mianowicie tak. Ale odpaliłem to chyba, nie? Chyba tak. Dobra, mniejsza. Powinno zadziałać. Ja szukałem tej kuli tam, na tamtych wzgórzach, a się okazuje, że ona... Była tutaj. I teraz tak, najlepsze ku temu jest zakręcie de pulso. Ja pierdzielę. O. Mamy to, mamy. Uciekać. Teraz tu, do dziury. I to mamy. O, 20 poziom. Przy okazji wbiłem. Dla pamięci chciałem od razu to zrobić. Skoro tam to zrobiłem, to stwierdziłem, że i tu muszę. Generalnie to jestem bardziej do przodu, bo tam tyle co byłem na transmisji, tyle co byłem właśnie w tym Cambridge. Tu już wiedzieliśmy to kilka dobrych odcinków temu. A, mamy nową szatę. O, trzeba by coś sprzedać. Teraz to zrobię. No ładnie. Not sure how I'd fare in a little place like this. Idziemy do niej. Hopefully Pippin's. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with? A może zagadajmy z nią? I'd like to ask you a few things if you don't mind. What would you like to know? O cholera. Would you mind telling me a little about Cambridge? You've likely heard talk of the thieving troll that unfortunately settled in the area. Been terrorizing people, robs all who pass by.
So you'd be wise to remain vigilant while traveling near Kingbridge. Mhm, dobra. You would not want to come face to horrid face with that monstrous thing. On pani pochodzi. How did you come to live here in Kingbridge? I've only been here a few years. Used to sell my wares as I traveled. It was an exhausting life, but I never minded it. One day, my travels brought me through Kingbridge. I fell in love. Though my travels continued, my heart remained here. So I eventually returned and opened this shop. Been here ever since. I shall live out my days here in Kingbridge if I have any say in it. Which I suppose I do. To mi pani opowie w swoim sklepie. What sorts of things do you sell? Potions. I brew each one myself, using only the finest ingredients. I assure you, you won't find their equal anywhere, even in Hogsmeade. No dobra, zobaczmy. What do you have for sale? What are we looking for today? Nic ciekawego nie ma tak naprawdę. A propos tej swojej jakości, którą tak zachwala. Sporo mam pierdół do sprzedaży. Jeszcze mógłbym te wszystkie fiolety sprzedać. Może sobie legendarne zostawię tylko. Mówię nie. Które zarobiłem dzięki temu. Może sobie ogarniemy trochę. Mogę tu zebrać te wszystkie skrzynki jeszcze. Wszystkie nie, bo lochomory potrzebuję do niektórych. Tu nic nie ma. Ale jest gdzieś tu jakiś worek. Gdzie on jest? Tu gdzieś. Gdzie to jest? To w środku? Podejrzane to. A wchodzę do środka. A tu do góry, dobra. Nie zauważyłem. A byłem tu, bo tam skrzynka była otwarta. Pozbieram jeszcze wszystko. Skoro tu jestem. Jakieś pająki przydałoby się znaleźć do zawalczenia. Bym te roślinki użył. Okej, tu chyba nic nie ma. Tam coś jest, ale tam jest chyba na lochomory zamknięte. To na razie odpuścimy. Dobra, tam też nie wejdę, widzę. Też alohomora i te sprawy. No dobra, to tyle. Dam jakiegoś tepa gdzieś w pobliżu jakichś pająków. Tutaj? No. Dobra, to idziemy tu. Nie ma tak zakazany las. Tam zawsze znajdę to, czego trzeba. Okej. Tu. Czekajcie, czekajcie. To sobie muszę naszykować. Zaczniemy może od tej mandragory. Okej. Już je słychać. Eloszka. Używaj mandragory, cholera. Okej, eliksir. Chwila. Jeszcze to drugie muszę użyć. Pierwsze. Mimo mnie pozabijają tu. No to jest. Ja pierdzielę. Używaj. No nie dają mi chwili.
Dobra. Minąłem. Nawet nie zauważyłem kiedy. W sobie nie miałem więcej tych miksów. Ojeju, pewnie nie zaliczyło mi. Czy zaliczyło? Za dużo ich. Ze wszystkich stron atakowali. Ale mam to? Mam. Jeszcze raz. Staram szybciej się użyć je. Tu nie ma na to czekać w sumie. A co, motyle? Ja słyszę, że to robiłem. A ciebie nie. Padaj, kolego. Ale pójdę za tymi motylami, zobaczymy. Wydaje mi się, że to robiliśmy. No bank to robiliśmy przecież. No tak, no zadania patrzyłem, tam nie ma tego. One się zrespawniły czy co? Sam nie. Duży naturalny teren? What? Co to jest? No chodźcie, jeszcze raz, bo przedtem mi nie pykło. Teraz jeszcze dorzucimy wam tentakule do zabawy. No i teraz się bawimy. A nie, to używałem. Jeszcze jakiś? Nie wiem dlaczego, ale w walce wydaje mi się, iż ta postać moja druga należąca do Slytherinu i kreowana takiego czarnoksiężnika typowego, my nawet nazwałem ją Gellert Grindelwald, jest potężniejsza niż ta. Niby jestem na wcześniejszym etapie gry, ale tą postacią się łatwiej walczy. No dobra, idziemy, nie? Lekcje zielarstwa. W trakcie dnia. Dobra, wiecie co? Przejdzie się. Tu mnie jakoś na skrót prowadzi. Może się przejdę, coś nowego odkryję. Może nie, zobaczmy. Jak mnie tu prowadzi? Tu jest przejście jakieś? Może? Ciekawe. Nie szedłem w sumie jeszcze. Revelio. Nic nie ma. Okej, muszę chyba przejść przez drzwi. Aha. Wow, tu nie byłem jeszcze. Gdzie ja jestem? A na tym głównym tym placu, dobra, będzie. No to spoko skrót. On bardziej naokoło prowadziło. Zawsze mnie tamtędy prowadziło, tędy. Nie wiem czemu nie tędy, tędy jest dużo bliżej. A tu byłem? Chyba byłem, ja nie pokazuję nic. A był skarb za tym. Tam coś jest, kurde, ale jak tam się dostał? A, dobra. Nieważne. Jak się nauczę Alohomory, to jeszcze te wszystkie miejsca będziemy tu obchodzić.
szczegółowo sprawdzać, bo to dużo nam udostępni to zaklęcie. Ale na razie Wingardium Leviosa mam się nauczyć. No dobra. Czyli mam przyspieszyć, dobra. Tyk i F, nie? Tak. Wybaczcie ten nieogar z początku. Teraz jak gram dwoma postaciami, później już nie wiem co, na której zacząłem. Musiałem sobie przypomnieć, tak? Zwłaszcza, że ostatnio na tym Twitchu troszkę pocisnęliśmy. Niedawno tam zacząłem w sumie grać tą drugą postacią. Na tej dawnej nie nagrywałem. Ale chciałem, ale mogę zebrać. Okej, okay, weźmy sobie. Dobra, zagadajmy z nią. I've completed my assignments, professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. To nauczycielka zielarstwa ma mnie uczyć Wingardium Leviosa? Thank you, professor. Professor Hecate tells me she taught you. No właśnie. So you should be ready for a more advanced levitation challenge. Jest bardziej zaawansowana. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice graceful. Ale czym to się będzie różnić w praktyce? Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of. Ej, schrzaniłem, nie ten przycisk myszy nacisnąłem. Jeszcze raz. O. Nie ten przycisk nacisnąłem. No dobra, wyekwipujmy to. Tutaj wrzucę. To jest to, nie? To jest Leviosa. A to jest to, dobra. Może być tu, bo w sumie jest tej kategorii. Zaklęcie lewitacji Wingardium Leviosa pozwala nosić i przesuwać przedmioty. Kontroli pozycję przedmiotu po ruszaniu użyj. Oraz użyj o FVQE, by dostosować jego odległość i obrót. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa. No dobra, użyjemy sobie. I've set some crates up. Wingardium Leviosa. You're a natural. Aha, to rzeczywiście jest lepsze. A tym się obraca. Tym oddalam. A tak, spoko. No i spoko zaklęcie. A teraz sobie porównamy to, ale Leviosa. Użyję. Ale Leviosa nie daje mi takiej możliwości poruszania tym przedmiotem. Wingardium Leviosa dużo ułatwia. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Mogę o czymś pogadać? Okej. Okay. Uniło panią do nauczania się darstwa. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, but really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wiccan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bow truckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims, by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so yo, it pecha. Was back to St. Mungo's for him. Prawie komiczne. Ale dobra. What a string of bad luck. Well,
I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and... well, his resulting leave of absence continues to this day. No, nie no, cieszę się, jak wyszło. Nie znałem go tak, mogłem mi być go żal. No właśnie. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. Tak, niebezpiecznie być tu profesorem, kurczę, zielarstwa. Gałązka oczy wydubię. Tak, teraz się nie są bardzo niebezpieczne, generalnie rzecz ujmując. A ja tak idę na pałę, nie wiem jakie zadanie. Komnata mapy mam, okej. Okay. Idę do profesora Figa, okej. Okay. Idziemy. Zobaczmy, co mam u niego słychać. I was hoping to see you. Ej, mnie widzisz. Revelio. Wszystko tu zebrałem? Chyba wszystko. Gadamy. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Ci nadal tym smokiem żyją. Wouldn't listen to a word about goblins. A tu 20% gry oni nadal z tym smoku gadają. So much happened. No właśnie. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand. Ojej, on o tym nawet nie wie. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? No, nie mogę przerwać. Yes. Chciałem coś wtrącić. Led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. O ile nie zapomnę. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Dobra. Odnośnie tego Richarda Jackdawa, właśnie Granta, o tym drugim koncie. I tam jest troszkę inaczej to zadanie. Tu szedłem do Sowiardi, tam jakieś ten zagadkę rozwiązywałem. A tu mam do odbioru. Na tamtym koncie, gdzie należy do Slytherinu, tam zagadałem ze takim skrzatem domowym. I mi powiedział o tam takim... jakby to powiedzieć... Nie wiem, czy to grobowiec, czy to jakaś komnata tych blaków całych i tam właśnie znalazłem. Tam spotkałem po raz pierwszy tego Richarda Jackdawa. Odsyłam innych na filmiki czy kogoś innego, kto właśnie przychodzi z Eterinem. To tam sobie zobaczycie. Co miałem zrobić? To jest dwie rzeczy na raz zrobić. Okej, okay, to dostałem, nie? Z której prymusów. Okej, okay, mogę sobie ekipować. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham,
I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Where are the two of you headed? No. I tu wystraszyła. Okay. It was beneath us all this time. Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. No to doskonała mapa, o to chodzi. Jedna wielka mapa. Okej, właśnie chciałem powiedzieć, żeście. A nie. Że dają mi kontrolę. Miałem się rozejrzeć po tej mapie. If only you were here to see this. A nie, jednak mogę. Spoko. Oczywiście Hogwarts. O, co to jest? To jest sowiarnia, nie? A gdzie on to Hogsmeade widział? Którą tą stronę? O te domki, o to chodziło? Nie wiem, zakazany las? Nie, gdzie? What? Czekajcie, tu jest boisko do Quidditcha, ok, tu jest sowiarnia. Tu jest zakazane, a co to chodziło? Dobra, idę tutaj. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. No właśnie. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of four trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Tam było. O Gringota? Które to było? Jak ten deszcz wyczarowywali, czy coś wcześniej jeszcze było? Dobra, powiedzmy, że tak. You and your friend Charles spoke of the portkey. Aha, no. And of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. A dobra. Charles is another of the keepers. A designation we gave ourselves centuries ago. In light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well.
The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. No dobra. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. To są wiarnie. You may have seen it yourself. Nie. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. Północy... It's north of Hogsmeade. My recollection nie, is that tam it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Do zobaczenia. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Okej, misja ukończona. How would you like to learn the knockback jinx Flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me Flipendo. In the house. Okej. Okay. It's time you learned Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete... O kurczę, ale zadań mamy epizodów pobocznych. Spoko, ogarniemy sobie to. Jeszcze, że myślałem, że to są wiarnie? To nie są wiarnie? I to mówię, tu już jest Hogsmeade. I nie wiem. A spójrzmy na mapę. Mapa świata. Rzeczywiście daleko. Hogsmeade mamy tu. Musimy cały zakazany las przejść. Po drugiej stronie lasu. Dobra. Kwestia zadań teraz. Próba partii Barara Krama. Dobra. Glacius Flipendo. Może się nauczmy najpierw kwestię tych zadań. Przebij balony nad stacją Hogsmeade. Przebij balony nad boiskiem do Quidditcha. Okej, okay, to ogarniemy sobie najpierw. To mnie oczywiście nie zaprowadzi pewnie do celu. A może to... A idźmy, zobaczmy.
No, prowadź kolego. Idziemy za nim. Dół, góra. Dół. O, tu jest szafka. Mam to. Uda się, że tą domu. Ciekawe co dostanę, jak wszystkie zbierę. Jeszcze daleka droga. Okej, okay, tu muszę Alohomor chyba mieć. Okej, okay, odpuśćmy to. Kiedy mogę się jej nauczyć, nie? Niby takie podstawowe zakręcie. Dla pierwszoroczni. Tu kolejny klucz. Prowadź. Panie kluczu. Doleć. Do góry, aha. O, widzę cię. Okej, tu coś jeszcze jest. Urna z prochami. Ta konkretna urna zawiera podnosi napis Pionier tresury smoków. Trzeba było nie zaczynać od rogogona węgierskiego. Był ten najbardziej agresywny z czarognia, tak? Którego Harry trafił bodajże. Chyba gdzieś do góry. Dobra, ogarnijmy co tu brzęczy. Gdzieś tu. Może nie? Tu nie. Dobra, jednak nie będę ogarniał, bo pani gusto gusiana. Rebellion. Nie słychać. Teraz nie. Może jakiś bug. To jest tam, dobra. Okej. Okay. Umie. Czekajcie. Zagadka Merlina. What do you have in store for me this time? Wiem, o co tu chodzi. Dało się. Dobra. Rebellion. I tak muszę wsiąść na miotłę. Chyba o to chodzi.
kolejny. Ej, nie trafiłem. A dobra, tam jest. Teraz. Tam ostatni. No dobra, lecimy tam. Raz, dwa, gdzie reszta? Tam, dobra. Jeszcze jeden, gdzie go szukać? Tu. Dobra, tu sobie już zejdziemy. Ja się przejdę, to już blisko. Tu nie mogę na skróty przejść? Pewnie, że mogę. Madame Kogawy, wrócę. Nauczy mnie nowego zakręcia. Nie wiem czemu nauczycielko... O, ono do góry jest. A nawet nie widziałem, że tutaj jest takie wejście. Spoko. How did you get on with Revelio? Bardzo dobrze. Oj, ona ma zamkniętą skrzynkę. A tu co jest? Podnieś. Droga Madame Kogawo. Piszę w związku z decyzją profesora Blacka o odwołaniu rozgrywek Quidditcha. Jak pani wie, moim największym marzeniem jest dołączyć do profesjonalnej drużyny Quidditcha, a to zaprzepaści moje szanse, a w każdym razie znacznie je zmniejszy. Profesor Weasley nalega, że w tej sprawie muszę zwrócić się do dyrektora, a tymczasem zachęca do treningów indywidualnych. Wymyśliłam dla siebie wymagające ćwiczenia indywidualne, ale trening na boisku to co innego, nie do zastąpienia. Czy mogłabym prosić, żeby porozmawiała pani z dyrektorem lub profesor Weasley? Jeśli zmarnuje cały ten rok, moje życie legnie w gruzach. Dziękuję pani profesor Imelda Rice. A, to stała ze Slytherinu typiara, z którą, której czas musiałem pobić. A tu? Droga Madame Kogawo. To wspaniałe wieści, że dołączy pani do naszego gremium w Hogwarcie jako nowa instruktorka latania. Zaryzykuję stwierdzenie, że praca w Hogwarcie będzie przebiegać mniej intensywnie niż nasza przygoda przy porcie Yokohama, ale nigdy nie wiadomo. Nie mogę się doczekać spotkania. Tymczasem, jeśli ma pani jakieś pytania, proszę się nie wahać i wysyłać słowę. Ciepło pozdrawiam, Matylda Weasley. Aha, ciekawe. Mini boisko do Quidditcha. Są te piłki, tłuczki i kafel. Jest w ogóle, o, skrzynka jakaś. No, no nic, musimy z nią zagadać. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? No tak. Oczywiście. Yes, that's good to hear. Keep it up and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. Zależy mi na tym. Permits Quidditch again. Well, w piątym roku już jestem. With those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand. Ojeju, ciekawy wzór, taka góra jakby.
Glacius, glacier, glacier to lodowiec. Kurak. Okej. Okay. Tyk, tyk i F. Śnieżynka jest nasza. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Aha, na tym typie, dobra. Zaraz sobie typ wyposażę. Idziemy tu. Czwórka. There you go. Catching one quickly. Zamroziłem go. Fajne, może być spoko zaklęcie. Zagadajmy z nim jeszcze jak można. Nie, nie można. To jeszcze wejdziemy. Wejdziemy w talenty. Jeden trzymam, także zaklęcie akurat może się przydać. Uderzenie przeciwnika zamrożonego przez Glacius wystrzeliwuje zadające obrażenia odłamki od celu. To może być spoko. Weźmiemy sobie. Eksploracja, wyzwanie. Zmienia wygląd miotły. Nocna tancerka. Okej, okay, weźmy to. Ku temu dążę na razie. To nie. A tu, dobra. Mam ten, tak? Tak może wyglądać. Inna miotła w imponującym stylu. A nie, bo to jest w ogóle inna miotła, tak? Miotła ci słowo wikłacza to miotła nocna tancerka. Ciekawe, która lepsza. To jakoś można ocenić. Jest, że jedna jest lepsza, druga gorsza. Ale wydaje mi się, że ta może być lepsza. Weźmy ją. Tamta była tak na początek już dostępna. To jednak trzeba było coś tam zrobić, osiągnąć, żeby ją zdobyć, więc pójdę tą kategorią, tym tokiem myślenia. Zobaczmy jeszcze kolekcję. I ten sweter, czy co to jest? I tu. A i tu odnośnie tego. Wyzwań. Jeszcze coś było. Gdzie to jest? Tu, dobra. 21%, czyli progres jest. Ustalmy sobie kolejny cel. Wychoduj, zbierz las. Zdobądź wszystkie trzy rośliny bojowe, a potem jednocześnie je wypróbuj. Czyli dla profesor Garlic, Flipendo. Okej, okay. Ogarniemy to z tym ślazem. Ale to pójdziemy w następnym odcinku. Zobaczymy, co potrzeba, żeby ten ślad w ogóle wyhodować. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!